Dlaczego masz zblokowany portal do Radana? Nie wiem. Znaczy do zamku, gdzie jest to święto? Nie wiem. Może nie ma święta u ciebie jeszcze. Dobra, wydajmy ten hajs, bo 1 500 000 mamy praktycznie. I co dalej? Chyba wytrzymałość. To jest trochę lipa, bo zbliżamy się do takiego momentu ze statystykami, że ja już prawie, że nie mam co inwestować. I teoretycznie mógłbym zacząć cisnąć w siłę, i, znaczy w deksa i w wiarę, żeby zmienić moje łezki. Żeby nie musieć się bufować łezkami z soczku, tylko tego bufa na coś lepszego wykorzystać. Na przykład na jakiś regen dobry, albo coś. Co ja chciałem zrobić? Musimy wrócić się do domku i wzmocnimy parę broni. Zobaczymy, co mi się podoba. A, jeszcze miałem kamienie zdobywać. Białe. Jakich tam białych brakuje? 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9. Dobrze. 9 są, jeśli dobrze pamiętam. Kaelid. Gdzieś tutaj przy wodzie. Przy tym jeziorze, ale musimy chyba stąd zabijać. Możemy stąd. Tak, no ten. Ja dokładnie też nie wiem nawet, jak działa ten. Jak to się nazywa? Ten. Czekaj, że ja stąd chciałem iść? Chyba stąd. Ten festiwal, kiedy on się odpala, kiedy się nie odpala. Wiem, że on się odpala w momencie, kiedy ja już pójdę na przykład do. A jak wejdziesz do Altus, to on się odpala. Ale teoretycznie powinno się dać jakoś wcześniej. I da się pewnie, tylko ja nie wiem jak. Sacred Blade! Proszę, proszę. Nie da się? No widzisz. There you go. Ale jak wpiedolisz temu bossowi, który jest przed festiwalem, tam co jest ten podwójny, to się nie włącza festiwal przypadkiem? Jak odpoczniesz? Też raczej nie. Mi się wydaje, że tak. Że chyba raz tak musiałem zrobić w jakimś ranie, ale nie pamiętam w którym. Czy jak pójdę bokiem, to nie będę miał najazdu? Nie mam buffów, więc będę dostał w pizdę pewnie. Więc troszeczkę boczkiem. Usiądziemy. Będę mógł nowe crafty robić. Właśnie, na crafty żadne nie patrzyłem dawno. Aleksandra, zabiłeś dla jego talizmana? Jego tyle nie ma, żeby pomógł z Radanem. Możesz pytać tych innych frajerów. A później jak oni już podejdą, to możesz podejść bliżej pod Blade'a, bo Blade też jest nieśmiertelny. Więc no. Dobrze. Po pierwsze, buffy. Oczywiście. Zabijemy tego kolesia, znaczy tą babę, Anastazję, tak? Która mi tutaj robi inwazję. A potem zobaczymy, jakie ja mogę robić te crafty nowe. Bo fajnie, ja bym chciał bardzo znaleźć jakieś mięska, które mi dają więcej czegokolwiek. Przede wszystkim chodzi mi o absorpcję obrażeń. Bo wszystkie buffy się chyba stakują, tak? Czyli jeśli powiedzmy mam krewetkę, która zmniejsza mi damage fizyczny przyjmowany, to jakbym jakieś inne mięsko sobie skraftował, które mi jeszcze zmniejsza, to by było zajebiście. Dobra. Crafting. I tak, co tu mamy? Magic Damage Negation, Immunity, Robustness, Immunity, Robustness Focus, bla bla bla. Śmieci, śmieci, śmieci. To mi zwiększa damage fizyczny. W damage'u fizycznego mam bardzo mało. Większość mojego damage'u pochodzi z tego. Pochodzi z buffów jednak, które są elementalowe jakieś. Ogień, olej, Holy Damage, Sleep Build Up. To się przyda kiedyś. Vengeful Spirits. Z czym to się... Z intem i z wiarą, okej. Krew. I przywoływane bestii. Dobra, mogę więcej robić tych. Krwawy i magiczny. I dużo strzał. Myślałem też, żeby sobie jakiś łuk wzmocnić. Zobaczyć, jak to działa. Jak działają łuki w tym bossie, w tym modzie. 50 buffów na zmniejszenie obrażeń i tyle, jak on bije 1 HP. Remczak, Radan bije. Wiem, że Radan bije. Radan bije w chuj mocno. Czymś innym? On bije tylko fizycznym damage'em. Fizyczny plus bleed. Okej, okay, idzie inwazja. Tylko nie wiem, jak te spele są liczone. Wiem, że spele, jak napierdalają się na przykład... Anastazja? Halo? Wyglądasz inaczej niż jak cię ostatnio widziałem. Spele... magii... Jak ona się nazywa? Grawitacyjnej. Są chyba liczone też jako damage fizyczny, tak mi się wydaje. Z tym, że jak on tymi kulkami walnie, no to jest GG. Dobra, Sacred Scorpion Charm. To chyba daje więcej damage'u od piorunów, czy mi się wydaje. Zazwyczaj. I w ogóle nie pamiętałem o tym, więc może mi się to jeszcze przyda. Holy Damage, okej, okay, nie od piorunów, tylko od świętych obrażeń. Ale a propos świętych obrażeń, dostałem w końcu Ash of War pod Holy Damage. Taki. Święte ostrze, przy okazji bym się mógł zbufować chyba, nie? Piririririri. Bo to jest...
strzał plus bufek od razu. No i pięknie, kurde. Podoba mi się. Kolejne bufy. O, proszę mnie zbufić. Jaki bufek? Sacred Blade. Przed chwilą zabiłem tutaj, idąc robaczka. Na święty damage. Ale ja jestem pod wiarę, więc tobie on się nie przyda raczej. Chyba, że też idziesz w wiarę. Ale cały czas się śmiejesz, że ja idę w wiarę. Więc zakładam, że sam nie idziesz w nią chyba, co? Bo to byłoby trochę taka hipokryzja. Masz 20 wiary? Pewnie na buffy, no. Ja tak właśnie robię w moich normalnych ranach. Jak gram pod siłę, to się dopakowuje właśnie wiarą, bo są fajne buffy, jest ich dużo po prostu, nie? Dobra. Po co ja tu przyszedłem? Po kamienie, 8 i 9. A one są... gdzieś tutaj. Kuźwa, gdzieś tam. Chyba lepiej... nawet nie powinienem tu być, jak tak teraz myślę. No nieważne. Ja zaraz sobie jeszcze poeksplorujemy troszeczkę chociaż. Myślałem też o tym teraz, że... bo są buffy na broń, które są z tych normalnych... smarów. I są z tych szybkich smarów, tak? Tylko, że tak, bo te trwają w tym modzie długo. Pój długo, praktycznie do śmierci. Czy te... coś do mnie idzie. Czy te też trwają tak samo długo? Odpalę i zobaczymy, czy to zniknie. Wypierdalaj. A co do po biegnięcie do tylko... do tyłu zmienia mu broń? Jakie biegnięcie do tyłu? Nie wiem, o czym mówimy. I'm not sure. Dobra, jak już tu jestem, to przy okazji mogę... tu jesteś pod wiarę, bo jest żółty gówniaczek. Robiłeś to, jak gobiłeś? Kogo? Bo jeśli chodzi o tą... Radana, tak. Bo jak do niego podejdziesz za blisko, to on tym deszczem strzał napierdala. A ten deszcz strzał jest nie do wygrania. Nie da się go ominąć. Więc taktyka jest taka, przynajmniej jak na razie ja lepszej wcale nie znalazłem i ona się wydaje działająca po prostu, że summonujesz sobie kolesi, sam się cofasz i w momencie, kiedy kolesie podejdą do Aradana, on przerzuca swoje agro na nich, zaczyna ich bić mele po prostu i ty w tym czasie możesz sobie podbiec do niego i nie strzela do ciebie łukiem, nie? Tak, to Jorze wymyślił. Gram DS2 i dobrze robię, że bije smoczy jeździec, czy to na później. Możesz go zabić, no. To jest... znaczy, teoretycznie są łatwiejsze miejsca, do których mógłbyś iść na sam początek, jeśli jesteś na samym początku dopiero. Ale smoczy jeździec też jest... doable do zrobienia. Znika, to nie zmienia mu broni. Nie. On zmienia broń dopiero jak summony, które przyzwiesz sobie, podejdą do przodu. Na wystarczająco bliską odległość. Czy ja tu chcę być? Chyba nie. Ani trochę nie chcę tu być, nie wiem czemu tu jestem. Mógłbym iść po tarczy, ale w dupie ją mam, szczerze mówiąc. Masz jeszcze knieje jakieś, to możesz iść do kniei. Knieje to jest taki dobry... dobra droga na sam początek gry właśnie. Dobra, jak tu już jesteśmy, to będziemy mogli też przy okazji mapę wziąć. Tą jedną, która mi brakuje w Kaelid. Halo? Żeby mieć całe Kaelid. Odkryte chyba, nie? A nie, jeszcze tej nie wziąłem. Mimo, że byłem koło niej, no ale trudno. I tu mamy tą mapę. Możemy też skoczyć do merchanta. Dziś trochę bardziej słucham znów, ale teraz spojrzałem. Dobrze, spokojne. Komentary najważniejsze. Co jest kurwa z tymi paskami? Jakimi paskami? HP? Wypierdoliło je. Znaczy zmienili je chyba tylko wizualnie, wiesz? Bo HP mam ciągle tyle samo. 7700, tak samo jak wczoraj. Tylko, że no, tak po update'cie to wygląda. Dobra, mam nadzieję, że boss nie przyjdzie, kurwa, tak jak mnie zadziwił. Na Bowrany. Strzały z góry, które za tobą lecą. No właśnie, dlatego mówiłem. Jak podejdziesz za blisko i rzuci strzeli tym deszczem strzał, to masz koniec. Musisz się cofać. Summon. Kolesi i od razu się cofasz. Nie dość, że działa tak jak zawsze, czyli tak jak pierścień poświęcenia, nie. Czegoś tam, Dark Souls. To jeszcze daje plus 10 do wszystkich statystyk ofensywnych. Czy ja to chcę? Nie, wątpię, ale ciekawe. Jakby mi czegoś brakowało, to mogłoby się przydać. Dobra, kij, chyba nic już stąd nie chcę. Mam patyny welenie, a po złym zamku chodziłem, aby dostać medalion. A każdemu się zdarza. Pieśń ofiary, o, tak, dokładnie. No, strzelaj! Dobra, jeden z żuczków właśnie w tej okolicy tutaj dropi też kamień 9, albo 8. I 8 albo 9, ale obie są w podobnym miejscu, w podobnej odległości od siebie. Chyba tutaj, jak do góry pójdę, po lewej. Tylko nie chcę żadnych psów spulować przypadkiem, bo to są raki. Dog. Czy ja już widzę mojego żuczka? Czy to jest mój cel? Target acquired? Tak jest.
To ci on. Nie! Halo! Nie uciekaj tylko. Halo, żuczku? Okej, okay, on sobie wybuchnie. I ósemka, okej. Okay. A dziewiątka będzie piętro niżej, że tak powiem. I będzie nam brakowało tylko siódemki. Siódemkę musimy chyba skoczyć do wulkanicznego dworu. Nigdy nie zapamiętam wulkanicznego dworu, nazwy, na tyle, żeby ją tak od razu... Stryk, Vulcano Manor. Znaczy wulkaniczny dwór. Nigdy, kurwa, zawsze będę się zająkiwać, jak będę chciał sobie przypomnieć tą nazwę. Dobra, czy te psy się odjebały ode mnie? Odjebały. Dobra, pójdziemy jeszcze po tą mapę. Jak już obiecałem, to pójdziemy. Tylko tak, ja nie wiem, czy ta siódemka, ona leci z tego... białego napleta, God Skin Duo, tylko że solo. Czy ona leci... Czy ona jest na tym, na dachu? Bo jedna, właśnie szóstka albo siódemka jest na dachu. I szóstka albo siódemka jest za... bossem. Ops. Odpuszczę sobie na razie Radana. No ja polecam sobie odpuścić, bo on jest przejebany. Gdzie ja biegnę? Tam jest przecież mapa. Proszę mnie zostawić, pany smoki. Ja tu tylko przelotem. Dobra. O, dajcie mi się teleportować. Let me out. Let me out. No nie mogę. Będę spamować ten przycisk na Hama. Aż mi nie pozwolą, ale nie pozwolą. O, okej. Okay. Dobrze. To niech sobie zniknie. I pójdziemy do Rea Lucarii. Tylko, że gdzie? Debate Parlor? Chyba nie. Chyba nie. Chyba Schoolhouse powinno być coś tam w classroom. Ale ich przyleciałeś najlepiej. Chyba tutaj. Spróbuję wejść na dół, żeby mnie dziewica porwała. I zobaczymy, czy mnie zaniesie do Vulcano Manor, czy jakoś to inaczej działa w tym modzie. Bo jakby się okazało, że się nie da, trochę słabo by było, no ale... Więc się nawet nie bufuję, bo w zasadzie nie planuję niczego zabijać. Planuję dać się zabić. No dobra, ciebie zajebie. Prosił się. Tylko nie wiem, ona będzie mnie pewnie długo biła, co? A musimy konkretnie trafić tak, żeby mnie akurat zeżarła i podczas pożarcia zabiła. Mogę się rozebrać. Tylko, że nie będę pamiętać, co miałem na sobie. Mogę te rzeczy ściągnąć. To będę pamiętać na pewno. Żeby mieć mniej HP po prostu. To prawda, że w DS2 trzeba jakąś statystykę cisnąć? Tak, adaptability. Adaptywność? Nie wiem, jakoś tak po polsku pewnie będzie? Adaptacja, kurwa, adaptacja. Tak. Tak to brzmi po polsku. Bo to ci daje niezręczność, tylko zwinność, tak? To jest inna statystyka, dzięki której masz więcej immunity framesów podczas roli. Ale to polecam ci wygooglać sobie, bo to jest tak skomplikowane trochę, że idąc w ADP dostajesz agi i im więcej masz agi, tym masz więcej iframesów. To jest najbardziej, jeden z najbardziej popierdolonych mechanik, jaka jest w Dark Souls 2, jeśli chodzi o statystyki. No już babę słyszymy. Ale ja sobie jeszcze pozbieram loot, skoro tu już jestem. Co ni? To ci nie daje zręczność? Ja bym co nie pachł. No. Tak, tutaj jest winność. Niezręczność. Nie niezręczność. Dobra, zeżrzyj mnie. No to za mało damage robi. Nie zeżrzę mnie. Może jeszcze raz? Tylko musi mieć... O, tak, dobrze. Minus 150 tysięcy dusz, ale w tym momencie 150 tysięcy dusz to jest dla mnie już tak... Nawet nie jeden level, więc... I cyk, plus zgon. Pamiętam. O tak, tak dobrze. Okej, okay, jesteśmy. Tu się już zbufię. Tu się już jak najbardziej zbufię. Bo po pierwsze musimy dojść tam do końca, a później musimy zejść na dół. I tam na którymś z tych... daszków jest ten, jak to się nazywa? Kamień, tylko nie pamiętam który. Wydaje mi się, że siódemka, ale jak nie, to się przekonamy. No, halo? Czemu halo? Całe kombo proszę, całego buffa. Okej, okay, działa. Ale tam nie skoczysz? Jak nie wskoczę? O ile czego coś nie zmienili w modzie, to tam wskoczę. Normalnie tam skakuję. Chyba, że mówisz o tym na moście, to tam nie wskoczę. Bo mi chodzi o ten, co jest na dachu. Tylko właśnie mówię, nie pamiętam, czy tam jest szóstka, czy siódemka. Więc jeśli tam będzie szóstka, której już mam, to trochę lipa. A jak siódemka, to fajnie. Szóstka, okej. Okay. No to będziemy musieli zabić tego, Goldskina w takim razie. Zobaczymy, jak on będzie trudny. I tak prędzej czy później, ja i tak planowałem tutaj przyjść, nie? Do wulkanicznego dworu. To jest kolejny mój przystanek, o którym mówiłem, że chcę zrobić. Zaraz po domku Ranni. Ale jak już tu jestem, to chociaż zabiję tyle, ile mogę.
Sony. Au. Dobra. Latające główne trzeba latającym damage'em zabić najszybciej. Dobra. Coś jeszcze chciałem. A, to jeszcze ten buff. A właśnie, dobrze, ile to robi damage'u? A, tylko muszę trafić. Trzy koła? Czekaj, a mój piorun? 1900. To jest holy damage, nie? Ten z holy blade'a, okej. Okay. Nowe szpony Bloodhound'a. Dobra, tutaj też jest boss na końcu czeka, nie? Podoba mi się to ostrze. Pięte. Au. Zapomniałem, że to tak działa. Czekaj, co? Ciągle płonę. Nawet jak wyjdę z lawy, to ciągle płonę. Ale lawa mi prawie damage'u nie robi. Mój regen prawie, że to neguje. Czy ty używasz jezusowego damage'u? Tak, patrz. Dokładnie tak. Czemu po śmierci HP tracę? To jest jedna z tych właśnie mechanik z Dark Souls 2, której niewiele osób lubi. Tak działa to po prostu. Jeśli chcesz sobie wymaksować HP, to musisz użyć kukły człowieka. I też w tym zonie, gdzie spotkałeś tego rycerza smoczego, tak? Co się nazywało? Jest taka skrzynka, w której jest ring, który zmniejsza ci tą karę. Bo generalnie im więcej umierasz, tym bliżej jesteś maksymalnego debuffa, który osiąga swoje maksimum na 50% HP. Jak założysz ringa, to ten debuff się zmniejsza tylko do 25%. Więc dla takich lamusów jak ja, to był idealny ring i go chyba przez prawie całą grę nosiłem. O Jezu, oprócz momentów, w których miałem z jedzoną rzeczywiście lalkę. To nie tak jak Demon's Souls? Nie. Demon's Souls jest bardziej wkurwiająca. Ale też jest taki ring, który zmniejsza tą karę, nie? Tylko w Demon's Souls masz po jednej śmierci od razu ujebanie do 50%. To ja nie gram w DS2. Spokojnie. Teoretycznie musiałbym tu jeszcze się odpocząć, żeby mógł się teleportować, ale i tak się teleportować nie chcę. My idziemy napierdalać bossa. To nie? O tyle dobrze, że jeśli dobrze kojarzę... 4500. To dziewice... Tam będą dwie dziewice jako boss. Dziewice mają... słabość do piorunów w tej grze, więc no, to się idealnie składa, bo połowa mojego damage'u to są pioruny. Do tego jakiś summonik przyzwiemy i wydaje mi się, że to będzie prosta walka. Tam jest jeszcze jakiś loot, ale to jest chyba ze ślimaka. Przecież ty jesteś magmowym ślimakiem, czemu ty zarażasz HIF-em? Jak byłem sporo młodszy i raz usłyszałem o Soulsach właśnie, nie wiedząc, że to DS2, że po śmierci jest mniej HP, to byłem jak... No, trudne... Dlatego, że jest trudno, głupie gry. Tak, to jest to. Znaczy, ja... W ogóle taką wam historię opowiem. O tym, jak ja pierwszy raz w życiu zagrałem w Soulsy. To był 2012 rok, ja byłem na studiach wtedy i nie miałem swojego pada nawet. Ja specjalnie, najpierw próbowałem grać na klawiaturze i myszce bez keyboard fixa i się okazało, że się nie da praktycznie, jak nie miałeś moda, który naprawia sterowanie. Więc na szczęście, jak studiowałem, to mieszkałem z kumplem, który miał pada do Xboxa i od niego pożyczyłem tego pada i wiedziałem o Soulsach tylko tyle dosłownie, że to jest trudna gra. Jakieś pierwsze 3 godziny gry spędziłem na tym, że napierdalałem tego demona azylu połamanym mieczem. Bo stwierdziłem, okej, no ludzie mówili, że to jest trudna gra, więc chyba trzeba tak zrobić. Ale to nie były jeszcze czasy, gdzie miałeś miliony gameplayów na YouTubie. Nikt w ogóle zazwyczaj nie wchodził w takie rzeczy. Na YouTubie się oglądało Minecrafta co najwyżej. I dopiero później, bo ja znalazłem to przejście bokiem, nie? Że trzeba wybiec i aha, okej, okay, spoko. Tylko, że ta droga, która jest w górę, co do ciebie pierwszy z tych szkieletów strzela, a czy nie szkieletów, tylko zombiaków, pustych, tam jest zawsze w lewo zakręt i tam masz zazwyczaj swoją broń klasową, którą tam sobie wybierałeś na początku, jak tworzyłeś postać. Ja tam nie skręciłem. Ja nigdy tej broni nie podniosłem. Dopóki nie minęły właśnie jakieś ze 3 godziny i stwierdziłem, że no dobra, próbuję jeszcze raz przebiec. I broń, tam jest broń. I druga sprawa,
to widziałem, że wiele osób, które całkowicie ma pierwszą styczność z Soulsami, jak dropi ci miecz pierwszy raz, albo broń, cokolwiek, to wchodzisz w swój ekwipunek, szukasz tego miecza i klikasz użyj. I czemu masz na szaro użyj? Czemu nie mogę użyć mojego miecza? I to była kolejna rzecz, którą ja nie byłem przyzwyczajony, bo ja nie mogłem użyć mojego miecza. Czemu nie mogę mojego miecza użyć? Klikam i się nic nie dzieje. To jest cały czas tak samo, tylko że teraz wszyscy już o tym wiedzą, nie? I nie wiedziałem, że trzeba to po prostu zmienić w ekwipunku. Więc chciałem go użyć i no... Guess fucking what. Dobra, jaki jak ten summon? Weźmy znowu tą ośmiornicę. Podoba mi się ona. Chociaż w poprzedniej walce niewiele zrobiła, ale... Yeah, patrz ile ona ma damage'u. To leci na mnie? To leci na mnie, o Jezu. To ośmiornicy naprawdę nic nie robi. Chyba gdzie jest ta druga baba? Chylo! O Jezu. A mogę dwoma na raz? Ła. Ała, 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 ała. Ej, patrz, mogę summona znowu! Naprawili to w tym patchu! Dobrze! Da się jednak! Dobra, ja chcę... O, fuck. Okej. Okay. Czyli raz dasz się złapać i jest zgon od razu. Wiem, no, dobry wieczór, Avium. Dobry wieczór, Avium. A ty, gdzie się zrespię? Serio? O, to dobra, trzeba przebiec całą drogę znowu. Słabo. Proszę mnie zbufić. Dobra, musimy innego summona wziąć. Bo ten pada za szybko. On dostał 3 hity i umarł. I myślę, żeby znowu wziąć szkielety chyba. Dzięki, Remczak, spoko. Nie wiem za co, ale spoko. Żeby szkielety wziąć, żeby one sobie umierały. Chociaż nie, ja mogę summonować zaraz od razu coś nowego. Dzięki, Remczak, za summony. A, za to, proszę bardzo. Proszę bardzo. Czyli wróciło to, co było chyba zbugowane w takim razie. Bo mówię, ja oglądałem film sprzed paru miesięcy kogoś. I on tam rzeczywiście podczas jednej walki mógł summonować parę razy summony. Ja ostatnio nie mogłem. A teraz się znowu da. Czyli to zostało zmienione. Weźmiemy koty. Koty wydają się spoko. Lubię koty. Dobra. Tylko że teraz mogę już na pizdę biec do przodu po prostu. Uuu, podmierz z wizerunku Rykarda. Proszę bardzo, to jest też dobry miecz. Właśnie, dlatego chcę też zabić Rykarda dość szybko, bo chcę zobaczyć, jak jego miecz będzie sobie radzić na tym modzie. Jak będziemy mieli dużo kamieni białych, to spokojnie będziemy mogli naprawdę dużo różnych broni potestować. I na ten moment czekam, kiedy będę mógł naprawdę mieć wybór między 15 broniami, która mi się bardziej podoba na danego bossa na przykład. Jebać pussy? Ej, pussy są dobre, ja lubię koty. Ale wolę psy, jestem ciarzem generalnie. Dawaj koty. Pozdychały, ale mogę przyzwać nowe! O Jezu, jaka ta gra będzie dużo łatwiejsza teraz. Oprócz Radana, bo na Radanie nie można i to jest... największy problem w tym momencie. W ogóle nie wiem, czy wiecie, jak na początku tej walki biłem tego bossa, wleciało w chuj dużo damage'u od piorunów. Jeśli przeciwnik jest w wodzie, dostaje dodatkowe chyba 20% damage'u od piorunów, ale też 20% mniej damage'u od ognia, więc warto to mieć na uwadze zawsze. Na przykład jak gracie PvP i stoicie w wodzie, no to pioruny biją mocniej, a ogień słabiej. Co jest, masz suba do 3 lutego? No nie wiem. I don't know. Na serio teraz co odkryłeś? Nie, ja wam to mówię tylko. Ja wam mówię, jakbyście wy nie wiedzieli. Nie musisz tak cwaniakować, spokojnie mrucu. Czy ja tu chcę być? Nie chcę tu być. Chcę wrócić do środka. Tylko, że tutaj i pójdziemy na dół. Jak zabić prześladowcę? Możesz go parować... A, armatą. Czyli parować go musisz. Musisz go ustawić... Znaczy, jak ja go zabiłem parę razy armatą, a czy tym strzelającym gównem, to nie jest armata, więc no... to ja zrobiłem tak, że ustawiłem go tak, żeby stał przed armatą. Nazwijmy to już armatą, kurwa, to jest jakaś tam kusza, arbalest. W tym miejscu go parowałem, biegłem szybko za kuszę i strzelałem. Ale no, generalnie parować się polecam go nauczyć, bo jeszcze go parę razy spotkasz.
na swojej drodze. To nie jest ostatni raz. A warto go zabijać za każdym razem, bo są dość fajne nagrody. Czemu masz 0 punktów kanału? Coś się zrąbało? O, nie wiem. Może wykorzystałeś. O, teraz masz suba w ogóle. Może zrób refresh. Bo przed chwilą ten, przed chwilą nie miałeś suba, teraz masz. Więc coś musi być z Twitchem najwyraźniej. Znowu muszę być lorat, to niedobrze. Ale prawdziwą, czy tą duchową? Tak, masz Ablivo, daje 4 memory sloty, wiem. Już to patrzyliśmy parę dni temu. Chyba w zeszłym tygodniu jeszcze. Dobra, a kurde, ja muszę dać się znowu porwać. Bo już tam do góry nie wrócę. Bo za bardzo w dół poskakałem, czyli musimy się znowu do Railu Kari cofnąć. Ugh. I to było skąd? Cool House Classroom. Pan fakt, że mieszkasz duchową niż prawdziwą. Znaczy, bo duchowa, jeśli na przykład polegasz na bleedach, polegasz na damage'u od elementali, ona jest na wszystko odporna, nie? Na nią tylko damage chyba fizyczny tak najlepiej działa. Clarifying Horn daje 200 Sleep Resista i Madnessa. Chyba nie mam, chyba nie podniosłem, ale to trudno. Punkty już wróciły, a nie resetowałem. No widzisz, czyli coś po stronie Twitcha było. Dobra, mam 1 200 000, z tego parę leveli będzie. No to dalej, tutaj. A właśnie, ja mam wizjonkę Renali, ale za Renali chyba nie dostanę nic pod mój build, nie? Spell Durations to jest długość trwania czarów. Ale nie wiem, jak to działa dokładnie, bo i tak te czary trwają długo. Więc to wydaje mi się takie bez sensu, to iść. Picie wody droższe? Jest droższe. Jest droższe. Miałem do wyboru, bo walczyłem z tym. Do aszoforów działa? Nie wiem. Nie próbowałem. Bo myślałem albo powiedzieć, że hej, od dzisiaj, i tak mówiłem wczoraj, od dzisiaj nie piję wody na bossach, albo po prostu podnieść cenę. Bo jeśli co 10 minut jest picie wody, a powiedzmy moje podejście do bossa trwa 15 minut, ja nie chcę za każdym razem się wkurwiać. Więc teraz macie większą cenę po prostu. No. A po co ja tu przyszedłem? A wiem po co. Żeby dać się zeżrzeć. Będę go zjadł. Niezła inflacja, dokładnie. No. Ale właśnie ten. Dzisiaj gadaliśmy też o tym, żeby zrobić alerty dźwiękowe. Od paru dni już o tym gadamy w sumie. Ja myślałem o tym, żeby zrobić parę alertów. Ale w sumie, tak sobie myślę, jeśli udałoby mi się to zaprogramować w streamerbocie, to mógłbym zrobić takie coś, na przykład, że jeden alert, jedna nagroda, która na przykład odtwarza jeden z 5 randomowych dźwięków. I to byłby, powiedzmy, alert o nazwie Screamer. I byłoby pod nim 5 screamerów. Nie wiem, jakiś alert o nazwie Beka i byłoby 5 śmiesznych rzeczy. I jedną z tych 5 rzeczy randomowo by to wybierało. I tak dalej, i tak dalej. Więc no. I to by pewnie byłoby tańsze niż 2,5 koła. Może 2 koła, żeby też nie mieć cały czas spamu, kurwa, w uszach. Bo wiem, że jak się odpalicie, to to możecie mi bębenki rozjebać. A dobry screamer, dobry jumpscare musi być dobrze wytajmowany. Ściągnijmy te dwie rzeczy, żeby mieć mniej HP. Please. I ten. Poczekaj, nie jest mnie jeszcze. Teraz. To mi zmniejsza zazwyczaj damage od upadku, ten talizman. Zobaczymy, co robi w tym modzie. Dobra, zjedz mnie jeszcze raz. Eat me. Nie tym. Masz mnie zjeść. To nie jest jedzenie. Zjedz mnie. No chapaj, kurwa. Noob. Come on. O, no w końcu. Jebani kryształowcy. Tych, co ja wczoraj biłem, tych dwóch. Są mocni. Ten z pelami jest najbardziej wkurzający. Jak jego zabijesz, to już z głowy jest tak naprawdę, nie? Tylko, że no trzeba go zabić. I to jest problem. Dobrze. Dobrze. Buffy. Full buffing? Nie full buffing. Jeszcze raz. Jestem ciekaw, czy każdy krysztalnik w tym modzie będzie dropić tak dużo run, jak te wszystkie inne poprzednie. Bo zabiliśmy dwa razy ich. Raz pojedynczego, raz podwójnego. I za każdym razem za te bossy było ponad 1 000 000 runów do wykorzystania. Okej. Okay. Jeszcze mogę to włączyć. I tak, taktyka jest taka. Jak ktoś nie wie, jak tu się schodzi na dół, bo teoretycznie, no, tutaj się można łatwo zabić. Chyba, że się zrobi na przykład tak. Panie ślimaku, musisz się ode mnie odjebać. No. Dobra. Hops, jesteśmy po drugiej stronie. Tak naprawdę w tym momencie skipnęliśmy jakieś 3/4, kurwa, kryształowego... kryształowego dworu. Nie kryształowego, wulkanicznego dworu. Co ty mówisz w ogóle? Kto mnie to okłamuje?